Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Flotsam. To jest gra, w którą kiedyś już dawno temu trochę graliśmy w ramach Indyków Tygodnia. Postanowiłem pod namową małego Matiego z naszego Discorda, żeby spróbować kolejnego podejścia do gry, bo wyszło bardzo, bardzo dużo aktualizacji w międzyczasie i pomyślałem, że będzie ciekawie zobaczyć, co się zmieniło. Widzę, że polski nadal nie jest wspierany, ale nie szkodzi, bo tutaj dużo czytania nie ma. Dobra, co tu piszą? Okej. Spróbujmy proceduralny w takim razie, bo mamy do wyboru ręcznie stworzony świat przez autorów albo proceduralny. Aha, dobra, spróbujmy proceduralny, może będzie... Chociaż w sumie Handmade jest o tyle ciekawy, że daje nam pewną kontrolę. Dobra, mamy do wyboru trzech rozbitków, którymi możemy się zająć. Aha, i możemy sobie ich zlosować i możemy sobie wybrać specjalizację. A, czyli to wygląda... Wiecie co, to wygląda zupełnie jak ekran z Oxygen Not Included. Zobaczcie, że tu mamy konstrukcję, atletykę, popływanie, odsalanie, crafting, badania, gotowanie, łowienie ryb i ten salvaging, czyli złomiarstwo, można by powiedzieć. Planuję z tej gry zrobić jakąś taką serię. Salvaging na pewno nam się przyda, crafting, konstrukcja może i atletyka ewentualnie. No. Zobaczymy. Dobra, nie mam co na razie kombinować. Planuję z tego serię na jakieś kilka odcinków, tak żeby zobaczyć, co się zmieniło w tej grze, jak się teraz w nią ogrywa. Już widzę na dzień dobry, zobaczcie, że widać miasta pod wodą zanurzone, tak jak w Waterworldzie. A, okej. Patrzcie, ile wysp jest dookoła. Kiedyś mieliśmy coś takiego, że był bardzo ograniczony obszar, po którym można było się poruszać. A teraz widzę, że będziemy mogli chyba tym naszym stateczkiem sobie pływać od jednej wyspy do drugiej bezpośrednio bardziej. To jest nawet fajna mechanika, bo poprzednio w tej grze było trochę ciężko z takimi rzeczami. Dobra, zróbmy sobie tutaj jeden marker. Tutaj drugi. Niech oni sobie pływają. O, dokładnie. W ten sposób jeszcze. Potem zrobimy ewentualnie kolejny marker tutaj. Mamy trzech rozbitków, więc... Niech oni sobie tutaj zbierają. Widzę, że oni szybko wybierają te śmieci. Zobaczcie, że tutaj już prawie czysto jest. Dobra, zobaczmy, jak wygląda teraz menu. Tu się chyba niewiele zmieniło, ale widzę nowe rzeczy. Na przykład, patrzcie, mamy słup elektryczny, co jest nowością. Dobra. Tutaj mamy naszych rozbitków. Patrzcie, że mam kapelusz z puszki. Podobają mi się takie detale bardzo. Zobaczmy, tutaj mamy nasz magazyn, który nazywa się Sercem Miasta. Dobra, okej, widzicie, już jeden znacznik został zebrany. Jak zbierzemy wszystkie znaczniki, to będziemy mogli wypłynąć gdzieś dalej. Jak wygląda proces... O, kolejny znacznik poszedł. Tutaj mamy... Aha, okej, tu możemy priorytety sobie ustawiać, dobra, tak jak było kiedyś. Producer, aha, management... Nie mamy zbudowanego chyba jeszcze maszyny, która by tym zawiadowała. Mhm. Aha, okej, tak to teraz wygląda. Czyli tutaj możemy sobie otworzyć mapę. Widzicie, tu są te nasze znaczniki. A, ja tutaj steruję statkiem. Okej. Czyli jeśli byśmy chcieli popłynąć na przykład na tą wyspę, to byśmy musieli... Ona chyba jest... to jest ta wyspa, nie? Dobra. Podoba mi się. Poczekajmy, aż ostatni nasz przyjaciel dopłynie. Bo czy możemy coś zbudować? Możemy. Zacznijmy budowę. Potrzebujemy zrobić sobie... Zobaczcie, że zapasy wody mamy małe. Co my tu mamy? Recycling plastiku i suszarnia. Okej. Tu nie można zbyt blisko. Tutaj też nie za bardzo. Dobra. Dobra. To jest chyba magazyn. Dobra, oni już tutaj sobie pracują, a my możemy w tym czasie na mapę sobie zajrzeć. Aha, okej, okay, muszę... Nie można obracać statkiem, trzeba... Podoba mi się ta mechanika, dużo, dużo ciekawsza dla mnie jest moim zdaniem. O, i patrzcie, od razu mamy tutaj trochę drewna, które nam się bardzo przyda. Niech oni tutaj... Oni wyruszą.
Dobra, i jeszcze tutaj kolorek jest. I odwiedzimy sobie tą wyspę. Zobaczymy, co na niej jest. Widzę, że tutaj mamy kawałek. Bardzo mi się podoba scenografia w tej grze. Zobaczcie, że wygląda tak bardzo komiksowo. I bardzo, bardzo sympatycznie. Dobra, gdzie jest nasz statek? Czy jesteśmy w stanie jakoś szybko wrócić na nasz statek? Jeśli tak sobie będzie... Ouu. Dobra. Gdzie jest statek? Statku! Tu jest. Dobra. To jest niestety mały kłopot moim zdaniem, że autorzy tak to rozwiązali, że nie ma... Chyba, że jest jakiś przycisk, na przykład domowy. Spacja? Nie. Kontrol nie. 1, 2, 3 też nie. Nie wiem. Może jest jakiś przycisk, który pozwala szybko wrócić do naszego statku. Dobra. Fajnie byłoby zrobić ten odsalacz, ale nie mamy... Czego nie mamy? Desek nie mamy. Żeby zrobić deski, byśmy potrzebowali... Plastic... woodworking shed. Okej, okay, dobra. Żeby zrobić woodworking shed... dobra, nieważne. Płyniemy przed się. Jeszcze troszeczkę. Idealnie. A pyk. O kurczę, patrzcie jaki wielki, jaka wielkie ten wieloryb. Chciałem powiedzieć ryba, ale wieloryby to nie ryby podobno. Mimo nazwy. Dobra. Czy my możemy tutaj kogoś wysłać? Tak, możemy kogoś wysłać. Widzicie, już popłynął pierwszy ten rozbitek i zbiera materiały. O, co to jest, te książki? A, książki chyba research nam dają, z tego co pamiętam. Tak. A? Czy możemy już zbudować sobie woodworking shed? Jeszcze nie. Ale zobaczcie, że on przyniesie z tej wyspy to. Nie mamy niestety łodzi żadnej. Z czasem będziemy mogli sobie takową zbudować, więc to na pewno nam się przyda. Dobra, ci już tutaj wszystko wyzbierali. Czy da się zmusić statek do tego, żeby popłynął w tej chwili? Chyba nie. Chyba się skończyła przestrzeń magazynowa. Zbudujmy sobie mały storage. Dobra. Okej, okay, widzicie, ten znowu już popłynął. Dobra. Mapa. Dopłyniemy troszkę do przodu. O, patrzcie, tutaj przegapiliśmy jeszcze jeden znacznik. Dobra. Okej. Okay. Coś tu jeszcze zostało? Tak, zostało jeszcze drewno. Okej, okay, widzę, że tutaj już układają materiały. Okej, okay, tu już plastik się skończył. Podpłyniemy sobie te ryby przy okazji, spróbujemy złowić. Zobaczymy, czy nam się uda. Dobra, tutaj coś jeszcze zostało. Troszkę zostało, ale... Aha, on zaraz wróci. Dobra. Jeszcze jeden kawałek drewna. Wyczyszczone. Dobra, tak. I... Śmiesznie się pływa w tej grze z tym stateczkiem. Dobra. Są tutaj te rzeczy. Tylko czy my możemy sobie te ryby tutaj wyłowić? Nie, bez statku łowieckiego, bez kutra rybackiego nic nie zrobimy. Ale nam zależy najbardziej na zbudowaniu tego, a żeby to zrobić potrzebujemy... Co to jest? Floater. A my nie mamy floater? Niby mamy. Ale tylko jeden. Aha, okej. Okay. Dobra, to mapa. A. I... Znaczników proszę więcej. Okej. Okay. Aha, dobra. Już wiem, co się dzieje. Mamy znowu pełny magazyn. Zbudujmy sobie tym razem z tej strony coś takiego. Plastic recycler. Już mamy jeden. Aha, okej. Okay. Ja nie zaznaczyłem tutaj. Dobra, ale teraz jest noc. Z jakiegoś powodu. Nie rozumiem tego, ale niech będzie. Tak, nie rozumiem, że jest noc. Mamy bardzo mało wody. I to mnie martwi. Ale wygląda na to, że cały czas ona utrzymuje się na poziomie 15. Pamiętam, że w oryginalnej wersji, którą graliśmy w tą grę dawno, dawno temu, to tam potwornym problemem był cały czas chroniczny brak wody. I cały czas był pościg gracza w balansowaniu tych wszystkich zasobów. Cały czas trzeba było się ścigać z czasem, to było trochę frustrujące na dłuższą metę. Dobra, widzę, że ten floater już chyba jest zrobiony. Czego nam jeszcze brakuje? O, dobra.
Mamy już ten warsztat, możemy go sobie tutaj wstawić. I bym zrobił kładki teraz. Stąd te mańkie i te, dobra. Przydałby się jeszcze chyba jeden magazyn, mi się wydaje. I co potrzebujemy stąd? Dobra. Tu jest jeszcze trochę plastiku, jakbyście mogli zabrać łaskawie, to byłoby fajnie. Dobra, i gdzie możemy się dalej udać? Okej. Dokładnie za nami jest jakaś wyspa z drzewem. Podpisane jest polluted coś tam. Aha. I co tu mamy do dostępnego? Trochę drewna. Może być. Tyk. O, ten samochód rozbity wygląda inspirująco. A, jeszcze troszkę. O! Okej, niech będzie. Gdzie my teraz jesteśmy? A, tu. A! Okej. Proszę zrobić mi tu salvage. Dobra. Na szczęście tutaj ten salvage będzie bardzo łatwo wykonać, bo jest super blisko. Chyba jednym kursem oni to załatwią w ogóle. Dobra. I co będziemy potrzebowali? Tutaj mamy wooden planks i tutaj mamy wooden shed. Zobaczcie, możemy im tutaj zlecić, żeby zaczęli produkować drewno. Dobra, tutaj tu jest suszone drewno, suszarnia drewna. Czy to już zabrane? Tak, wszystko zabrane. Okej, okay, okej, przeszukajmy ten most. Zobaczymy, o co z nim chodzi. złom i 15 drywood. O, bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Niech oni sobie tutaj pozbierają. To nie jest most, tylko wiadukt taki z autostrady. Bardzo mi się podoba, już mówiłem, wizualna estetyka tej gry strasznie fajnie wygląda. Trochę klimat jest, może nie jest nie klimat, ale jest coś w klimatach tego, co jest w The Long Dark, nie? The Long Dark też nie ma realistycznej grafiki, też jest taka komiksowa bardzo. I bardzo uważam, że to jest świetny pomysł ze strony twórców gry. Dobra, mamy tutaj ten co to jest? Okay. Powoli, aha, okej, okay. Solar Steel, czyli powoli generuje niewielkie ilości wody. To jest dokładnie to, co nam jest super potrzebne. Dobra. I teraz byśmy jeszcze chcieli jakąś żywność. Mamy trochę tego jedzenia, ale nie za dużo. I dobrze byłoby zbudować sobie tutaj parking dla łodzi. Potrzebujemy linę. A w czym jest lina robiona? To chyba dosyć oczywiste w zakładzie, który produkuje liny. to jestem zaskoczony ciężko. Dobra, tutaj widzę, że są zajęci. Tutaj widzę, że sobie to pomalutku robi się. Dobra, będziemy potrzebowali lin. Strasznie sympatyczna jest ta gra, bardzo mi się podoba cała tej... O kurczę, mamy tylko jedną tą puszkę z jedzeniem. Musimy szybko znaleźć jakieś jedzenie. Dobra, czy on tu jeszcze pracuje? Tak, on tu jeszcze pracuje, kurczę. Co tu jest? Aha, tu jest ta wyspa zategowana. Tutaj. Co to jest? Wygląda jak jakaś... Nie wiem. Dobra. A tu? Firewood, okej. Okay. A tu? A, już nie sięgnę, nie zobaczymy. Chodzi o to, że nie mamy co jeść. I oni mi zaraz umrą z głodu wszyscy. Tutaj jest tylko woda. Dobra. Mamy już możliwość produkowania lin. Tak, to jest niestety coś, co... Aha, tylko potrzebujemy do tego raw seaweed. A to jest chyba seaweed, jeśli się nie mylę, nie? Także płyniemy na wprost. A, teraz się okaże, że zapomniałem jeszcze o tym... Kolesiu tutaj. Cancel zróbmy, żeby już nie wracał. Na razie nie potrzebujemy więcej tego. Coś czuję, że zakończy się ten odcinek tym, że wszyscy umrą. Ale to tak zawsze jest w tych grach, że pierwsze podejście zawsze jest... Tak, tu mamy seaweed. Okej. Okay. Pierwsze podejście zawsze jest nieudane. Kolejne dopiero podejścia są... okazują się bardziej sukcesywne.
No, zajmijcie się proszę tą liną. Jakbyście mogli zająć się tą liną, to będziemy mogli. Dobra. Seaweed wybrany. Dobra. Liny się robią. Potrzebujemy zrobić łódkę. Wystarczy nam jedna lina. Jedna lina. Bardzo proszę. To w tym czasie, póki pracujecie, zróbmy sobie. O. Tak, i sobie tutaj przypniemy na końcu przystań dla łodzi. A jeszcze samą łódź będziemy musieli zbudować. O kurczę. Ile tutaj trwa produkcja tej jednej liny? Dobra, nieważne. Zróbmy sobie tutaj przystań. Tu się zrobi magazyn. Dobra. No, śmiało, śmiało, śmiało. Dobra. I teraz chyba trzeba tu kliknąć, przynajmniej tak kiedyś było. I ready to use, ale jak się robi budowało samą łódź? Nie. Możemy to zdekonstruować. Markery Boeing. Kiedyś było tak, że chyba trzeba było w to kliknąć i tutaj zaznaczyć, jakiego typu łódź miała zostać tutaj wprowadzona. I trzeba było tą łódź jeszcze osobno zbudować. O! Wędkarz. Dobra, dajesz wędkarz. Dawajcie wędkarza. Dobra. To bardzo powoli pracuje. Będziemy musieli dostawić kolejne. Dobra. I wędkarz pracuje. Okej. Okay. Pamiętam, że w oryginalnej wersji tej gry już na samym początku dostawało się dużo więcej tych przetrwańców niż udawało się nam ich utrzymać. I to powodowało, że oni cały czas głodowali. Dobra. I umierali z pragnienia w kółko. Dobra. No, wędkarz. Pomalutko, ale idzie do przodu. Widzę, że tutaj mamy zajętego jednego wyłącznie tym. Wyłącznie kręceniem korbą. A gdzie jest trzecia postać? Aha, trzecia postać łowi ryby. Dobra. Dobra, wygląda na to, że wędkarz chyba działa. Możemy spróbować poszukać teraz jakiegoś nowego miejsca. Popłyńmy sobie tutaj na wprost. Zobaczymy, co tutaj będzie. Zastanawiam się, czy jeśli podpłyniemy do tego miejsca, gdzie są ryby, to czy będziemy mieli większe ilości ryb odłowimy w ten sposób. Dobra. Okay. To jak się robi te łodzie? Czy to zmarnowany był materiał? Bo nie wiem. Bo on łowi ryby, nie? I zastanawiam. Aha, tak, i są, widzicie? Są ryby. Czyli teraz musimy jeszcze je przetworzyć. I dlatego tutaj wstawiłem to. Czy my możemy podnieść priorytet budowy tego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Możemy za to im kazać, żeby budowali. Water feed. Gdzie jesteś? Aha, on teraz łowi ryby. Dobra, wziął się zabudowania. Bardzo dobrze. No. I teraz to mogę wyłączyć. I byśmy zlecili produkcję ryb. Dobra. Kamero, odczep się. O, widzicie, już się ryby suszą. Także zaraz będziemy mieli żywność. Bardzo fajnie. Martwi mnie, że woda strasznie powoli się produkuje. Będziemy musieli zbudować drugi taki water steel. Ale nie mamy za bardzo z czego. Nie będzie trzeba się tym też zająć. Dobra. Więcej lin na razie nie potrzebujemy. Dziękuję. Zajmijcie się czymś innym. Znowu zapada zmrok i nie ma co jeść. A ryby jeszcze się nie wysuszyły, także oni nam wszyscy umrą od głodu za chwilę. I na tym się to skończy. O nie, niedobrze. Popłynę może tam, zobaczymy co tam będzie. Może się uda znaleźć jakiś kawałek jedzenia. Fajnie by było, gdyby były takie rzeczy. Aha, okej, okay, dobra, czyli tutaj napęd tego naszego okrętu jest na korbę.
I on tam kręcił tą korbą przez tyle czasu, widzicie, tą korbą, bo z jej pomocą napęd uruchamia. Dobra, tu nie ma nic do jedzenia, ale i tak kliknę salvage. Tak, mamy głodnych drifters, tak? Niech będzie. Dobra, czy ja mogę tutaj... Nie mogę tego kliknąć. Dobra, tu jest magazyn. Tutaj jest driftwood. Rybki. Widzicie, one są tutaj w trakcie suszenia. I co to jest? 18? Aha, pollution in food, zanieczyszczona żywność. Czyli jeszcze musimy brać pod uwagę takie rzeczy. Wygląda to, że będziemy potrzebowali kilka takich odsalaczy do wody i to trzeba będzie je zbudować w pierwszej kolejności przy następnym podejściu. Kilka odsalaczy i kilka suszarni ryb. O, coś takiego. I w ten sposób będziemy mogli w miarę szybko produkować żywność dla naszych załogantów, nazwijmy to. Nie rozumiem, o co chodzi z brakiem łodzi. Pamiętam, że w pierwszej, poprzedniej wersji gry, w tę, którą grałem, to było tak, że po zbudowaniu tego miejsca do parkowania łodzi, tu się pojawiała możliwość jej wstawienia. Ale chociaż wiecie co, tak sobie teraz pomyślałem, może to jest kwestia researchu, bo nie wykorzystaliśmy żadnych punktów. Aha, nie masz research stations. Dobra, czyli to by wiele wyjaśniało. Tutaj mamy research station, nie mam żadnych materiałów, którymi można by ją zbudować. Nie mamy też łóżek. Nie mamy niczego, generalnie. Sytuacja jest beznadziejna i lepsza nie będzie. Będę musiał do nas przed następnym odcinkiem trochę potrenować tą grę, poćwiczyć ją nieco w wolnym czasie, żeby popatrzeć... co da się lepiej zrobić i dopiero wtedy będę się mniej kompromitować przed wami. Dobra, tutaj wyspa już jest oczyszczona. Możemy sobie poszukać kolejnego kandydata do przeszukania. Zobaczmy, jak to wygląda na horyzoncie. Tam jest autostrada. Ciekawe jest to, że trudno jest ocenić, na której wyspie już byliśmy, a na której jeszcze nie. I... spróbujmy, może na północ teraz sobie popłyniemy. Zbiorę po drodze te wodorosty. O. Pik, 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 pik. Dobra. A niech zbierają. Tutaj mamy to i to już pracuje. Dobrze, mamy jedno jedzenie, także zobaczcie, już jedna rybka została przygotowana. I już chyba idzie jeść nasz przyjaciel. Tutaj kliknę to, żeby drugi typ ryb przygotowywać. I widzę, że nikt nic nie łowi niestety. To jest problem. Mam nadzieję, że to nie skończy się katastrofą. Dobra, dobrze byłoby zbudować jeszcze jeden water steel, bo mam wrażenie, że one... Aha, nie mamy plastiku. Trzeba by poszukać jakiegoś plastiku. Dobra, podpłyńmy pod ten... O, tu jest plastik. A i tyk, tyk. Plastik to chyba w ogóle sam się tutaj robi, czy mi się wydaje? Nie jestem pewny, w sensie tym, że nie trzeba tutaj nic robić. A nie, on musi go przerobić, okej, dobra. To wygląda obiecująco tam na końcu. Bo to jest to, co przeszukaliśmy wcześniej? Nie, to jest inna wyspa. Ale to wygląda ciekawie, zobaczcie. Nie mogę w to kliknąć, żeby zobaczyć, co tam jest do wydłubania. Bardzo mi się podoba cały ten motyw z tym, że podróżujemy łodzią. Uważam, że bardzo mało takich gier w podobnej mechanice, jaką prezentuje na przykład Mass Effect. Mam na myśli to, że mamy załogę, mamy statek i możemy sobie zlecać podróż z jednego miejsca do drugiego, mamy mapę, klikamy, dobra, robimy misję teraz w
tym miejscu, potem robimy misję w tamtym miejscu. Zawsze mi tego strasznie brakowało, dlatego też między innymi właśnie Star Citizen dla mnie, do mnie tak trafia, że dobra, to dzisiaj porobię sobie zadania na tej planecie, a potem następnym razem sobie polecę na drugi koniec układu planetarnego i tam będę sobie robić jakieś zadania. Strasznie mi się podobały takie rzeczy, taka możliwość podróży. To sprawia, że wydaje się to dużo ciekawsze dla mnie. Dobra, co jeszcze byśmy potrzebowali? O co chodzi z tym energy? Zobaczcie, mamy tutaj słup energetyczny, ale nie bardzo wiem, jak on działa. A co tu jest? Aha, drying rack. Jeśli byśmy chcieli zbudować sobie research station, byśmy potrzebowali jeszcze jedną deskę. I jeszcze jeden floater. Ok. Deski są robione tutaj, tu są robione floatery. Skasujemy w takim razie to. Niech zrobią tylko jeden. I jak skończą, to niech się wezmą za robienie drewna. Właściwie to nawet nie powinienem używać tego trybu ciągłego tutaj, tylko powinienem kliknąć, że potrzebuję jedną sztukę, to się robi jedna sztuka, nie? Żeby ten... Okej. Jak wygląda suszenie tych rybek tutaj? Tak sobie. Dobrze. Mamy jednego głodnego driftera, zobaczcie, ale jest jeden punkt jedzenia dostępny. Okej. Dlaczego wrzuciłeś to do magazynu? Chyba, że na przykład jeśli byśmy to przełączyli tutaj. Nie rozumiem, czemu tak jest. Zobaczcie, że tu jest ryba, a on jej nie chce przetworzyć. Dobra, musimy dry wood pozyskać. Podpłyńmy w takim razie tutaj do tego samochodu. Dobrze? Nie. Chcę być możliwie blisko wejścia na górę, żebym nie musiał daleko kursować. Dobra, i potrzebujemy drewno. Jakbyście mogli w pierwszej kolejności zabrać się za drewno, a potem dopiero za złom, byłbym bardzo wdzięczny. A? Ty tą korbą tutaj kręcisz, kurczę, nie wiadomo po co. W tej chwili ona nie jest nam potrzebna. Dobra, łowią ryby. Cały czas balansujemy właśnie na tym etapie co poprzednio, że widzicie, cały czas nam woda i jedzenie jest największym problemem, ale jakoś sobie radzimy i cały czas jest nadzieja przed nami, że się uda. Dobra, tu się woda kończy robić, tu jest 3/4, tu się zaczyna robić, także myślę, że woda jest na razie stabilna, o ile nowi rozbitkowie do nas nie trafią, to nie będziemy mieli problemu z tym, żeby jakoś tutaj przetrwać. Gorzej będzie z jedzeniem. Wydaje mi się, że musimy chyba coś tutaj z tym zrobić, ale nie wiem jeszcze jak. Na pewno by się przydał nam kolejny magazyn, bo tak. To zlećmy sobie 3. Dobra. Dobra. Dobra, bo tutaj mamy dużo ryb, nie? I się zastanawiam, czemu on nie chce ich wrzucić na ten stojak. Przełączmy to, żeby nie było to samo i zobaczymy, co się stanie. Dobra, magazyn. Ja ten magazyn bym... Aha, tu jest jeden magazyn, tu jest drugi magazyn. Ja bym ten magazyn machnął tutaj. A? Tylko dlaczego ty się wziąłeś za drewno w tej chwili, jak ja chciałem, żebyś magazyn zrobił? Koleś, ty. To zostaw. Bądź tak dobry i zostaw to teraz. I bierz się za to. O, super. Dobra. Fajnie byłoby też im łóżka porobić, ale nie mam na razie warunków na to. Wydaje mi się, że dużo problemów tutaj wynika między innymi z tego, że nie mamy przestrzeni magazynowej i oni nie są w stanie niektórych rzeczy przetwarzać, bo nie mają gdzie ich składować potem. Dobra, udało się. Tu możemy to zupgrade'ować, potrzebujemy lin. Dobra, to niech to zupgrade'ują, zobaczymy co się stanie. Czy to możemy to też zupgrade'ować? Nie, nie można. Dobra. Okej, mamy, patrzcie, 3 jedzenia, 5 wody, czyli podnoszą się poziomy. Bardzo dobrze. Możemy już im pozwolić na to, żeby salvage'owali też i złom. I zobaczmy, co potrzebujemy. Aha, łóżka. Nie mam pomysłu, co można by zrobić.
Tutaj jest... Aha, to już jest przeszukane. Dobra, czyli zatoczyliśmy kółko. No to można by teraz popłynąć w tamtą stronę. Dobra. Patrzcie, padł na ziemię. Aha, tak wygląda tutaj zdrowie. Czyli mamy balans między zatruciem... Okej, na tej zasadzie to działa, że to nie jest pasek zdrowia, tylko pasek zatrucia. Nie? I trzeba o to dbać, żeby oni nie chorowali za bardzo. Co to? Aha, no dobra. Nie! Okej, bo wstawiłem łóżko, a na razie nie chcę łóżka, na razie potrzebujemy innych materiałów. Dobra, potrzebujemy plastiku za chwilę. Dobra, będę pomału kończyć chyba, bo wygląda na to, że już kończy mi się czas na dzisiaj, ale bardzo jestem pozytywnie zaskoczony zmianami, jakie ta gra przeszła i bardzo one mi się podobają. Bardzo ciekaw jestem waszej opinii. Dawajcie znać w komentarzach i łapkami w górę oczywiście. Zrobimy sobie z tej gry kilka odcinków. Nie chcę jakiejś wielkiej, długiej serii zrobić, ale tyle, żeby po prostu porządnie rozbudować nasze miasteczko pływające i poznać troszkę lepiej klimat Waterworlda. Dobra, to tyle dzisiaj, moi drodzy. Bardzo dziękuję za waszą uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć!